Uczniowie szkół podstawowych powiatu słupeckiego wzięli udział w turnieju bezpieczeństwa drogowego w Strzałkowie. Inicjatorem tego wydarzenia był Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie. Turniej, który dziś się odbywał, jest jednym z etapów ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Szkoły, które uczestniczą w tym turnieju, są to szkoły podstawowe w dwóch grupach wiekowych. I tutaj odpowiednio są wyłaniane te reprezentacje, które będą dane powiaty reprezentowały na szczeblu finału wojewódzkiego, który w tym roku odbędzie się w Koninie 16 maja. Jest to takie świetne sprawdzenie swojej wiedzy i umiejętności, które również młodzież i dzieci wykorzystują na co dzień, weryfikując to, czego się nauczyły, jak również w sposób praktyczny zachowywać się na drodze. Nad przebiegiem wszystkich konkurencji związanych z bezpieczeństwem na drodze czuwali policjanci ze Słupcy. Wyniki turnieju mówią wprost, młodzież zna się na przepisach. Nie zeszła poniżej średniej, która by mówiła o połowie zdobytych punktów, a bardzo dużo uczniów zdobyło punkty, które były, no, nazwijmy to top of the top. Naprawdę muszę pochwalić szkołę, która wygrała, szkołę podstawową numer 1 w Słupcy w grupie starszej. Uczniowie pokazali, że rewelacyjnie znają przepisy, zdobyli maksymalną ilość punktów i z tego, co mi przekazywali koledzy, rewelacyjnie spisywali się też na torze. Ale oczywiście to nie tylko szkoła podstawowa ze Słupcy numer 1, inne drużyny również wypadały świetnie. Co przekazywali mi tutaj koledzy, szczególnie z drogówki, a dla nas jest to niezmiernie ważne, bo nie tylko technika jazdy na rowerze jest ważna. Ważne są właśnie przepisy, ważne jest to, żeby się umieć zachować na skrzyżowaniach, wiedzieć, kto ma pierwszeństwo, czy komuś musimy ustąpić, jak rowerzysta w ogóle powinien się zachować na ścieżce rowerowej, czy ma możliwość korzystania z chodnika. Te wszystkie informacje są niezbędne w takim codziennym życiu, a wszystko po to, żeby uniknąć wypadków drogowych czy kolizji, no, które no niestety już będą decydowały o naszym życiu i zdrowiu. Więc ta wiedza, popularyzacja tej wiedzy, czemu służy ten konkurs, jest niezmiernie ważna. Cieszymy się, że też ten konkurs wpisał się świetnie w taką akcję ogólnopolską, którą prowadzi Policja Polska, jednośladem bezpiecznie do celu. Wcześniej prowadziliśmy tą akcję z motocyklistami, bo to motocykle mechaniczne, czyli jednoślady mechaniczne, ale rowerzystów, wiosna kojarzy się z rowerzystami, więc wylegają wtedy na ulice, na ścieżki rowerowe, na placach. Tych rowerzystów jest wszędzie sporo, więc zależy nam, żeby ci rowerzyści znali przepisy ruchu drogowego. Uczniowie poprzez codzienne uczęszczanie na lekcje są bezpośrednio narażeni na wszelkie zagrożenia związane z ruchem drogowym. Dlatego jednym z zadań szkoły jest wpajanie przestrzegania zasad związanych z bezpieczeństwem komunikacyjnym. Ta komunikacja, natężenie ruchu zwiększa się z roku na rok. Tych pojazdów jest coraz więcej, infrastruktura drogowa jest coraz bardziej skomplikowana, w związku z czym szkoła musi być tym miejscem, gdzie tej komunikacji możemy uczyć. Miasteczko ruchu drogowego, które wypożyczyliśmy z WORD-u w tym roku, na pewno jest taką przestrzenią, gdzie można to będzie robić przez cały rok. Oczywiście konkurs prowadzony raz w roku na pewno wpływa na to, że problem komunikacji i komunikacji włączenia się w ruch młodych ludzi na pewno się pojawia w przestrzeni. Natomiast jest to zespół trzyosobowy. To nie jest tak, że edukowani są wszyscy. Chcielibyśmy, żeby ta edukacja komunikacyjna była jakimś stałym elementem szkoły. Żeby była taka możliwość, że absolwenci tej szkoły, albo przynajmniej ci, którzy mają kartę rowerową, gotowi są włączyć się bezpiecznie w ruch drogowy, nie stanowiąc zagrożenia ani dla siebie, ani dla pozostałych uczestników. W poszczególnych konkurencjach startowały trzyosobowe zespoły. Oprócz zadań związanych z bezpieczeństwem drogowym, uczniowie musieli przejść sprawdzian udzielania pierwszej pomocy. Za prawidłowy przebieg tej konkurencji odpowiadali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej. Tak, leczymy. No, super. Utrudniamy drogi oddechowe.
Sprawdzamy, czy oddycha. Znowu drożnik zrobi, nie bój się, broda do góry. I teraz popraw proszę tą głowę. Zobaczcie, jak ładnie teraz widzimy to, że te drogi oddechowe są drożne. Usta są nad trawą, jeżeli taka osoba poszkodowana zwymiotuje na trawę, na pewno się nam nie zniszczy. Istnieje szansa, że tradycyjna karta rowerowa będzie również dostępna w wersji mobilnej. To kolejna ciekawa inicjatywa Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie. Zgłosiliśmy swoje pomysły do digitalizacji tego rodzaju dokumentu. Z tego co wiem, po pracach tutaj legislacyjnych, karta rowerowa wkrótce będzie również dokumentem elektronicznym, który będzie używany w aplikacji M-Obywatel oprócz legitymacji szkolnej, więc na pewno to ułatwi dzieciom i młodzieży posługiwanie się tym dokumentem. Wiemy, że raczej młodzież i dzieci w większości nie zapominają smartfonów swoich, gdzieś tam w plecaku je przechowując, czy też w kurtce. I ten dokument elektroniczny będzie zawsze z nimi. Warto tu również przypomnieć, że dziecko, które ukończy 10 rok życia i porusza się po drogach publicznych, czy jest to ścieżka rowerowa, czy to jest jezdnia, jest obowiązane posiadać dokument uprawniający go do kierowania czy to rowerem, czy też hulajnogą elektryczną. Takim dokumentem jest karta rowerowa. Jeżeli między 10 a 18 rokiem życia nie posiadamy prawa jazdy, to jest to w zasadzie jedyny dokument, który uprawnia do kierowania na drogach publicznych, czy też, tak powiedziałem, hulajnogą elektryczną, czy rowerem. Zwieńczeniem powiatowego turnieju bezpieczeństwa drogowego w Strzałkowie było ogłoszenie listy zwycięzców i wręczenie nagród. Najlepsze drużyny wezmą udział w turnieju na szczeblu wojewódzkim, który odbędzie się w Koninie.